Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 30. odcinek z naszej serii Zagrajmy w Metro Exodus. Dobra, moi drodzy, no to co, kontynuujemy sobie naszą podróż po Tajdze. I tak, robi się w sumie chyba ciemno powoli z tego co widzę. Jak pamiętacie, spotkaliśmy tam po drugiej stronie mostu ostatnio jakichś piratów, a tu mamy jakąś nową miejscówkę, zobaczmy. Okej, mamy tu coś pobocznego. Możemy sobie tu zejść na dół, zobaczymy co tu właściwie ciekawego zostaniemy. Może, nie wiem, znajdziemy jakąś broń, czy coś w tym rodzaju. Oho, to takie bardzo symboliczne to jest, nie wiem. Wolałbym tam chyba nie wchodzić. Co my tu mamy? A nie, w sumie to... jakieś chemikalia i właściwie wszystko. Dobra. Najbardziej to wszystko sobie zbierajmy. Okej, na terenie tego budynku nas nie było, więc możemy sobie to poeksplorować. Ale za wiele tu chyba nie znajdziemy. Za chwilę wejdziemy do samego budynku, to jakieś przedszkole było swego rodzaju chyba. Z tego co jest jakiś plac zabaw. No zaraz zobaczymy, jakieś kolorki. Znaczy no, o ile można tu mówić o jakichś kolorkach. Co my tu jeszcze mamy? Tu jakieś zejście, no dosyć obszerne to jest. No ale dobra, na spokojnie sobie poeksplorujmy. Na szczęście mam latarkę, o tyle dobrze. Dobra, na dół może zejdziemy później. No, na to wygląda, że jakieś takie... przedszkole to było, co ciekawe. Znalazłeś fabik. No dobra, super, ale czemu tu w ogóle puszki były? Nie wiem, ktoś tu miał miejscówkę, czy jak? Kolejne komponenty. No ale poza tym to tu chyba nic takiego nie znajdziemy. Może ewentualnie na dole coś, albo tutaj może jakiś dziennik na przykład? O, taśma jakaś. It's been 2 months already. Nobody came for the kids. Viking and Tusha aren't coming back either. The dam workers told they'd give them the lift to the city, but I should have used my authority to stop them from trying. But back then, I still harbored hopes for evacuation too. Vain hopes, as I understand now, for what evacuation could we expect if there's only static on air? Help is not coming. Then again, do we even need help? Our valley was apparently not a target at all. Even the fallout seemed to have spared us. The counter gives me an all-green reading. Even directly under the drain pipes. The children are well prepared. All that time hiking was spent well. It will be easy to teach them hunting. We have all the necessities. And what we don't have, we can make ourselves. To hell with doubt. Let's tackle problems as they arise. Survival comes first. Okej, czyli ta tajga nie była wcale jakoś specjalnie skażona. Ciekawe. A, to mogę jeszcze w ogóle wejść na górę. Pamiętajmy, że tam też mieliśmy wcześniej schody na dół. Muszę o tym, właśnie o tym pamiętać, żeby, no, nie zapomnieć tam zajrzeć, ale dobra. No właśnie, chodźmy faktycznie na tą górę po tej drabince. Co my tu właściwie mamy? Znaczy, w sumie fajnie, że ten wychowawca był taki zdeterminowany do tego, żeby tutaj tym dzieciom pomagać i rozwiązywać te wszystkie problemy, jakie się... Kusza z celownikiem. Nice. Weźmiemy ją sobie. I żeby rozwiązywać te problemy, jakie ewentualnie by się pojawiły, fajnie, tylko że chyba niestety... no za wiele to nie zmieniło, bo i tak chyba zginęli. No przynajmniej ja tu żadnych, znaczy bynajmniej, żadnych dzieci ja tutaj nie widzę. No dobra, ciebie przeszukałem? A właśnie. Dobra, to zejdziemy sobie tam jeszcze na dół. Zobaczymy, co tu mają. Oho! Co to kurde, jakie wielkie! Ale bydle. Maska. Dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. Niby nie było skażenia, ale to skażenie jest tutaj, jakby nie patrzeć. Skoro musimy maskę założyć, ale dobra, zobaczmy, co tu jest. Mam nadzieję, że ten wąż mnie nie dziabnie. Oho, uwaga, 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 bo już kurde, sukin kot leci do mnie. Tam chyba jest prąd, także tam nawet nie podchodzę zbyt blisko. Jest prąd czy woda tylko? Nie, woda. Myślę, że to prąd, tak to wyglądało. Czyli tutaj też tylko woda kapie, czyli możemy tam podejść. Okej, grzybek z kibla. Zawsze na propsie. Co my tu jeszcze mamy? Helsing może strzelać wybuchowymi bełtami. O, używa ich w sytuacjach krytycznych. Zwykłe bełty są przydatne wtedy, gdy nie chcesz zdradzić swojej pozycji. Okej. No właśnie, chciałem tu też powiedzieć, że kusza niby taka słaba broń,
Teoretycznie, ale z drugiej strony może być mega, jeśli chodzi o ciche akcje. Oho. Ubijmy tego dziada. Matko, ale co to jest, jakieś bydle wielkie, jakiś wąż, nie wiem, boa dusicie, czy co? Co my tu jeszcze mamy? Okej, no kto wizor chyba, tak? Jakiś lepszy jeszcze? Tak, dokładnie. No i super, dobra. Bo w sumie nasz noktowizor żeśmy zgubili, także fajnie, że mamy tutaj ten. Dobra, moi drodzy, no to co, możemy chyba stąd wyjść w zasadzie. Myślę, że wszystko już żeśmy tutaj zebrali. Dobra, maskę zdejmijmy, żeby jej jakoś tam nie zużywać ewentualnie. I teraz tak, ja przylazłem stamtąd. No dobra, czyli możemy chyba iść teraz w tą stronę, wydaje mi się. Pytanie, co my tu właściwie znajdziemy, czekajcie. Ja teraz zmierzam niby w stronę fabuły, a chciałbym jeszcze zobaczyć, czekajcie, cofniemy się na chwilę, bo przelazłem przez tą dziurę w płocie i w ogóle wlazłem w tą poboczną lokację. A czy ja dam radę przejść jakby główną drogą po tym moście? Teoretycznie tak, ale powiem wam, że chyba nie czułbym się tu do końca bezpiecznie, gdybym tędy poszedł, bo to jest taka główna droga, ci tam piraci czy tubylcy nas jeszcze wtedy też tutaj zaczepili, więc chyba lepiej mimo wszystko nie iść tamtędy. Wydaje mi się, że to będzie złe posunięcie. Także chyba lepiej, jak pójdziemy tędy. Dobra. Myślę, że tutaj aż tak bardzo mimo wszystko nie ryzykujemy chyba. Gdzie ja w ogóle jestem w zasadzie? Mogę tędy przejść. No to jest to przejście od drugiej strony chyba? Tak, to jest to, okej. Dobra, słyszę jakieś dialogi, więc może lepiej jakbyśmy zaczęli powoli już sobie kucać. Look, I've been thinking about asking all this time. All this pirate stuff, the corpses on the post. Do you guys really think the teacher wanted this? The teacher wanted us to defend ourselves. Well, none of this stuff helps. The bandits have been seen in the village again. Plus, our guys caught a drifter today. This just means they need us to remind them the lesson. That's why we're here. We'll catch a couple and make some fresh scarecrows. Well, bandits, I do understand. They did terrible things here. But this new drifter doesn't look like a bandit. Perhaps he was just passing by. If he is not a bandit, he should have just passed us by, but no, he crawled out of the river here. I say make a scarecrow out of him and keep the others away. I don't know about this, really. Okej, czyli ci ludzie wcale nie są jacyś tacy źli. Okej, tylko po prostu oni to wszystko robią z powodu bandytów. Czyli nie są jakimiś złymi osobami, no dobra. No to warto wiedzieć, oczywiście też będę próbował ich nie zabijać najbardziej jak tylko mogę. Bo myślę, że będzie to na pewno, no na, znając tą grę to na 100% będzie to związane z dobrym zakończeniem Taigi, więc na pewno też to będzie jakieś dobre zakończenie. Tak jak mieliśmy to w przypadku tego, w przypadku Wołgi oraz, oho uwaga, Wołgi oraz Morza Kaspijskiego. Teraz pytanie, gdzie ten koleś będzie szedł właściwie, nie chcę, żeby mnie zauważył, a nie chcę też go zabijać właśnie. Dobra, on się tam zatrzyma, spróbuję go ogłuszyć. Nie ruszaj się, niunia, proszę. No i usłyszeli, serio? Czy nie? Wiecie co, ja to lepiej wczytam, bo nie jestem pewien. W ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ile ich tam jest, ja pierdzielę. Tam jest cała armia tych tubylców, piratów, czy jakkolwiek ich by tam nie nazywać. Kurde, niedobrze. Będzie trudno się tam przekraść, wam powiem. Tak się zastanawiam, dobrze by było chyba przejść tędy. Myślę, że to będzie git. Tamten raczej nas nie po... Myślałem, że on tu nagle sobie podejdzie, bo zmienił zdanie. Okej, to utnijmy, żeby nie zapomnieć później. Dobra, jak to w ogóle wygląda sytuacja? Pogaśmy to całe światło.
Dobra, i tu byśmy przeszli chyba tą główną drogą, rozumiem, tak? Czy tam? Nie, tam byśmy przeszli główną drogą. Kurde, poogłuszajmy ich wszystkich, bo to... Uwaga. Kurde, i powiem wam, że przekradnięcie się tu serio nie będzie proste, ich jest tu strasznie dużo. Ale dobra, na spokojnie. O właśnie, chciałem zapisać grę, także fajnie, że mi to sama zrobiła. Nie odwracaj się, proszę cię. Kurde, sobie kapki robi. Co tam? Dobra, pogaśmy to wszystko, ale tu jest dosyć jasno. Mnie mogą zauważyć. Chociaż teoretycznie lampka na zegarku nie pokazuje mi, że jestem wykrywalny. Oj, shit. No, żeby przypału za to nie było. Ale chyba jest git. Dobra. Możemy chyba... No, możemy chyba odetchnąć z ulgą. Nie sądzę, żeby oni tutaj jakoś się bardzo zaalarmowali, bo to w sumie jeden z nich dotknął tej puszki, a nie ja. A to jest też trochę taki śmieszny skrypt, że wiecie, ktoś dotknie tej puszki i ten, i nieważne, czy to ja, czy przeciwnik, to od razu oni się alarmują. Znaczy, nie, inaczej chciałem powiedzieć, że właśnie oni się alarmują dopiero wtedy, kiedy ja to dotknę, a nie jak oni to dotkną. Mimo, że oni przecież nie widzą, kto to dotyka, nie? Jak to kurde zrobić teraz w miarę sensownie? Może tamtych na razie zostawmy, tam w ogóle jest koleś na wieży, to mi się nie podoba. Z nim może być trudno. No powiem wam, tu grubsza rozkmina, naprawdę. A mówię, nie chcę strzelać z kuszy. Nie no, tego to jak ogłuszę, to na pewno wszyscy zauważą. Od tamtej strony chyba, nie wiem, możemy ewentualnie oczkać. Kurde, gdzie to? O, tu, dobra. Ewentualnie możemy skombinować, żeby podejść tam od tyłu do budynku. I może uda nam się dostać na szczyt wieży i zdymiemy tamtego, nazwijmy to, snajpera od tyłu. A tu jest jeszcze ten koleś. Ostrożnie. Teraz tu nie wskakuje, więc nie usłyszy. I nawet sobie poszedł, idealnie. Dobra, super. Dawaj rzeczy. Okej, tu możemy sobie chyba walnąć zapis, wydaje mi się. Tam stoi koleś. Tam dwóch stoi. Ja pierdzielę. Aha, czyli mamy piratów i pionerów, jakby dwie strony konfliktu chyba, tak? Z tego zrozumiem. Zarąbisty dialog. A cycki jak marzenie, no i git. Ty jak tu ich poogłuszać? Oho! Uwaga, bo hashtag przypał. Oni tam sobie chyba rozmawiają. Ej, kurde, powiem wam, że serio jest tu cholernie trudno się przekraść. Bo tam na tył tego budynku chyba nie podejdę, bo oni się tam patrzą. No powiem wam, mamy problem, nie? Bo jeśli którykolwiek z nich się nie ruszy, no to niezły przypsom. Kurde. Nie wiem. Czy on mnie usłyszał? Nie, już wydawało mi się. Kurczę. Powiem wam, że serio mam problem teraz. No wszedłbym tu po tych schodach, ale no... Przecież jak ja tu wejdę... Dobra, mamy zapis, zaryzykujmy. Jak ja tu wejdę, no to tamten mnie na... No on na 200% mnie zauważy. Dobra, nie będę nawet ryzykować, nie ma sensu. Co ja mam z tymi petami zrobić? Musiałbym tego ogłuszyć i zgasić szybko tą beczkę, to jest plan. Myślę, że to może wypalić. Ale kurczę, no powiem wam, że serio, tutaj dosyć trudno się przekraść, bo jest ich... Serio strasznie, no dużo. No
No i patrz, już stoi tu dwójka, przed chwilą jeszcze tu nie stał. No ja pierdziele, pan tu nie stał, no. Ha. Chyba żeby w tamtym budynku najpierw ich poogłuszać, a dopiero później tutaj zabrać się za ten, za tą okolicę, już sam nie wiem. Dobra, może tak spróbujemy faktycznie. Tamci też nie mają latarek, więc może być prościej. Znaczy latarek, tych takich świeczek na głowie. Ale zobaczcie, jak on tu kampi perfidnie, no. Jak on by ma mnie nie zauważyć? No przecież to szans nie ma. Nie wiem, chyba że od tyłu podejdziemy do tego budynku. Może jest tu jakieś alternatywne wejście? Kurde, ciężkie to jest. Tutaj możemy wejść. Okej. Ja pitole, czemu oni są tacy w pogotowiu tutaj? Dobra, ale oni nie zobaczą, bo to jest właśnie ciemno, to jest plus. Czekajcie, tutaj przejdziemy. Okej. Dobra, jeszcze ten jeden został. Dobra, mamy to. Kurde. Ej, to było trudne, serio. Okej, te puszki poucinajmy. A, mogłem też wejść tutaj. No dobra. Okej, także ten budynek mamy wyczyszczony. O niego się już bać nie muszę. No tylko jak teraz to zrobić z tą resztą? Kurde. Bo oni... No lipa jest taka, że oni mają te światełka na głowie. I oni mogą mnie mega szybko zauważyć. Dobra, zapiszmy sobie może gierkę tutaj. Jeszcze na górze są ci goście, ja pierdzielę. Nie, tych na środku nie ma sensu, ich zauważą wszyscy. Tego może ogłuszyć? Nie jest takie głupie w sumie. Okej. I on leży jeszcze dodatkowo w krzakach, więc... Chyba nikt nie powinien go zauważyć, wydaje mi się. Dobra, jakoś to idzie, ale... Trzeba naprawdę powolnym tempem to robić. Różnie. Dobra, spróbujmy wejść na górę. Nie odwracaj się, proszę. Dobra. Okej, okay, on ma... O kurde, miał wybuchowe bełty w ogóle, on to pozdrawiam. Dobra, mogę to zgasić? Nie, tego nie mogę zgasić. Okej. Okay. Nie, 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 what the fuck? Co to było? Co to było? Co to było? Ja nie wiedziałem... Ja pierdzielę. Ej, nie wiedziałem, że to jest dzwonek! Jaki fail! Nie wierzę, gdzie miałem zapis? Już nawet nie pamiętam, kurde, a tak się dobrze skradałem, no. No i tupa. Tutaj zapis, dobra, nie najgorzej. Ja pierdzielę. Co za ancymon ze mnie, no. Dobra, jeszcze raz, na spokojnie. Zajmiemy się tym typem. No akurat teraz przechodzisz tu, fajfusie. Dobra, poszedł sobie. Cicho, cicho. Ej, nie, niemożliwe. Nie, nie wykrywają, dobra. Okej, tylko boję się, co będzie z tymi gośćmi z przodu, bo tam jakiś jeden chłop stoi. Ale wejście jest jakby od drugiej strony. Dobra. Zgaśmy to, weźmy jeszcze raz na górę i nie użyjmy tym razem dzwonka. Tamtego dzwonu. Ja pierdzielę. No to był niezły przypał, przyznaję. No spróbuj mi się odwrócić, ty... Pajacu, dobra. Okej. No teraz, żebym tego nie kliknął. Dobra. No i okej. Możemy wejść jeszcze na górę, ale... Pytanie, czy ja chcę? Może lepiej tych gości na dole najpierw ogłuszyć, już sam, nie wiem.
Pytanie też, co jest na szczycie wieży właściwie, dobra. Myślę, że... A, nie mogę zapisać, bo mi się gra aktualnie już zapisuje, dobra. Okej. To wejdziemy sobie jeszcze wyżej, w takim razie zobaczymy, co tam znajdziemy. Może Alosza jest na szczycie tej wieży. Kurde, tam się strasznie światło świeci. Mamy jeszcze dziennik, wybaczcie, że przerwę dialog. Uroczysta przysięga. Wyrośliśmy z tego obozu tak, jak wyrośliśmy z dziecinnych zabaw. Teraz wyruszamy w las. Przyrzekamy stać się lepszymi i silniejszymi i przetrwać w tym nowym świecie. 147 podpisów. What happened? Artyom, please. Come in. Over. Ej, ale... Don't worry so much, Anna. They've only been off the grid for a couple of hours. Let's take their line. Anna, they did say that the line is barely able to support their rail car. It's shaking so much. Ej, ale wait, tak jakby... Da się tam skąd słychać to naszą krótkofalówkę? No dobra, super, ale przecież my straciliśmy naszą krótkofalówkę, to jakim cudem ja nie słyszałem, halo? Nie wiem. To wiecie co, chyba pora na to, żebyśmy faktycznie poogłuszali tą resztę, może oni mają te nasze rzeczy tutaj. Nie wiem, już sam. What the... Hey! Cio. Okej. Uniknąłem przypału w ostatniej chwili. Kurde, to jest dwóch gości, oj, niedobrze. Okej, poczekamy na tego typa, co tu idzie. Teraz mi się gra zapisała, jaja sobie robicie. No dokładnie, idź tam sobie gdzieś. No typie, idź stąd. Dobra. Szybko. Okej, to szybka akcja musi być. Dobra, poszło. Teraz możemy sobie zapisać. Albo nie. Chyba źle zrobiłem. Dobra, chodź tu gościu, chodź, nie uciekaj mi tu. Artem, kucaj szybciej, znaczy idź szybciej na kucaku. Come on, dobra, mamy to. Jaki intruder, kto mnie tam wykrył? Tam jest chłop jeszcze jeden. Dobra, spokojnie. Został nam jeszcze jeden. Hey you! Come out now! You won't stay hidden forever in this forest! A może na dole mają tam nasze rzeczy? Tam nas jeszcze nie było. Czemu nie mogę go ogłuszyć? O, teraz. Czyżby wszyscy? Chyba wszyscy, ale ile mi to zajęło? Ja pierdziu. Dosyć długo, no ale dobra. No wiesz, najważniejsze, że ogarnęliśmy to. Po cichu cały etap. Ten tutaj, dobra. Ej, co mi to właściwie da, że ja tu zejdę? Co my tu mamy? Wiecie co, cały czas mnie zastanawia. Nie wiem, może tutaj są te nasze rzeczy, ale... Się zastanawiam cały czas, jak ja słyszałem tu... Tu naszą krótkofalówkę, no. Co my tu mamy? Nie no, naszych rzeczy tu nie ma. Lepsza kusza. Nie, no ja nic nie zrobiłem, nie o to mi chodziło, czekajcie. A, mamy tutaj trzy bełty. Naładowane, super. Ale gdzie są te nasze rzeczy, ej? Jak ja słyszałem tą krótkofalówkę? Nie wiem.
Może, moi drodzy, my wiecie co? Może my powinniśmy w takim razie zjechać się Tyrolką. Bo tam była Tyrolka. Tylko pytanie, czy ja tu czegoś przypadkiem nie ominę, jeśli ja pojadę tą Tyrolką. Już sam nie wiem. Bo słyszeliśmy ewidentnie tą krótkofalówkę naszą. Tutaj, no i tak się zastanawiam. No ale tutaj jej bezpośrednio nie ma do zebrania tych naszych rzeczy. Dobra, zjeżdżamy na dół, zobaczymy co się stanie. Może to było faktycznie suche... O! No shit, no bez jaj. O ja pierdziele, co to jest? O cholera. To nieźle. To niezły klimacik tu mają. No dobra, ale moi drodzy, nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale dostaliśmy te punkty do dobrych uczynków. Więc... tam bym się chętnie dostał, patrzcie. No ale tam chyba nie wejdę przynajmniej teraz. Kurde, i cykam się tu chodzić przez te wilki. Ale dobra, spróbujmy, może nas nie wyczują. Ale mnie zastanawia, co to za wielkie bydle goniło te wilczury. Kurde, co to było w ogóle? Przecież to jak jakieś, nie wiem. Jak jakiś orangutan na sterydach. Ej, to były chemikalia do zebrania. Gdzie one są? Tutaj, dobra. Okej, naładujmy sobie nasz aktowizor. Ja pierdzielę, to tu słychać. Ej, boję się. Powiem wam, że autentycznie się boję. Ale najważniejsze, że dostaliśmy ten punkt moralny tak zwany. Sprawdziłem sobie, wiecie, z ciekawości na Wikipedii, jak to powiedzmy fachowo się nazywa. Te punkty karmy, jak ja to kiedyś mówiłem, a to fachowo się nazywa właśnie punkt moralny. Także tak będziemy teraz to nazywać. Ale gdzie są te nasze rzeczy? No słyszałem ewidentnie tą naszą krótkofalówkę, no jakim cudem? Skoro my jej nie posiadamy. Nie wiem, dobra, pójdziemy jeszcze kawałek dalej. A. Okej. Nie, 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 zostawcie mnie. Mnie tu nie ma. O, shit! Halo? Ej, one mnie chyba nie atakują. Znaczy, no jeden mnie atakuje. Kurde. Dobra, padł. Sorry, wilczku, nie chciałem. A. Pytanie w ogóle, czy ta tajga jest aż tak bardzo liniowym obszarem? No bo widzicie, na razie musimy iść po prostu wzdłuż drogi, nie? Tak naprawdę nie ma tutaj jako takiej otwartości terenu, jako... no dobrze mówię, jako takiej otwartości terenu tu nie ma. No ale dobra, moi drodzy, myślę, że tą, jakże mroczną drogą, wyruszymy sobie w następnym odcinku, tam widzę jeszcze jakiś budynek. Nie wiem, czy tutaj faktycznie nie ma takiego otwartego terenu jak na poprzednich etapach, czy ja coś robię źle, no ale widzicie, nie mamy nawet swojego własnego sprzętu, więc jak ja mam tutaj eksplorować? Nie wiem, na razie po prostu będziemy szli osią fabularną, a co będzie dalej, to zobaczymy. Najważniejsze, żeby uzbierać te punkty moralne, żeby mieć to dobre zakończenie tajgi. No ale dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Metro Exodus. Na razie!